Dzień dobry, trenerze. Ja zacznę od kwestii zdrowotnych, czyli interesują mnie głównie Jarek Kubicki i Żarko. Czy coś w kwestii Żarko się w ciągu tego ostatniego tygodnia wyjaśniło? No ja może zacznę od tego dzisiejszego święta, czyli tradycji i tutaj była pierwsza próba przekupstwa dziennikarzy, także każdy dostał po pączku, można się częstować. Także liczę, że te pytania też będą odpowiednie. Zawodnicy też mają dyspensę na zjedzenie jednego pączka, bo dzisiaj są dwa treningi z racji tego właśnie, że jest tłusty czwartek. A odpowiadając na pytania, już przechodzimy do zdrowia. Mówimy o Jarku Kubickim, tak? Jeśli chodzi o Jarka Kubickiego, w pełni już z nami trenuje. Wchodzi normalnie do gier, także że no nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć, czy będzie w tej 20 meczowej, no bo to jest, ale jest już takim, powiedzmy, pełnoprawnym, w cudzysłowie, zawodnikiem do dyspozycji i już tutaj bez taryfy ulgowej go traktujemy. I jeśli chodzi o Żarko, to czekamy na wynik jeszcze rezonansu i tutaj dopóki tego wyniku nie będzie, to on się czuje bardzo dobrze, ale no czekamy i dopiero po analizie tego wyniku, a są to, no muszą to robić specjaliści, dobrze to trzeba odczytać i jeszcze parę dni no musimy się uzbroić w cierpliwość. Wiadomo, że później będzie okres jakiegoś takiego wprowadzania go do treningu, ale tak to wygląda. To ja chciałem się zapytać o nowego zawodnika, Rafała Pietrzaka, a przy okazji też o Filipa Mladenowicza. Czy możemy już powiedzieć na chwilę obecną, czy zostaje na rundę wiosenną, jak wygląda jego sytuacja? No i proszę o ocenę nowego zawodnika, kiedy Rafał będzie gotowy do gry. No jakie nadzieje pan z nim wiąże? No ja myślę, że to jest przemyślany ruch i Rafała chcieliśmy już pozyskać przed jego odejściem do belgijskiej ligi. Nie udało się to. Teraz pojawiła się taka szansa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że trudno nam będzie tutaj zatrzymać Filipa i o tym już była mowa wcześniej. Na dzień dzisiejszy Filip z nami zostaje. Nie wiem, czy do końca okienka coś się zmieni, ale on tutaj chce zostać i ta rywalizacja zapowiada się tutaj bardzo ciekawie. Także tak wygląda sprawa. Co do Rafała, no myślę, że to jest duży potencjał, zawodnik, który myślę, że ma dobrą mentalność, jest Polakiem, stosunkowo jeszcze nie jest zawodnikiem już doświadczonym, ale jeszcze nie wiekowym, także myślę, że jego ambicje sięgają gdzieś tam reprezentacji i na pewno chce iść w górę, co również nam sprzyja i nam się podoba i tutaj cieszę się z tego ruchu, bo myślę, że to jest kolejny jakiś taki powiedzmy no, fundament do tego, żeby budować tutaj silną drużynę i będzie do dyspozycji od następnego tygodnia tutaj z drużyną. Teraz dostał chwilę wolnego na pozałatwianie, pozamykanie tych spraw przeprowadzkowych tam i formalnych w Belgii. Od poniedziałku już z nami zaczyna się, przygotowuje. A wiem, że jest w treningu, jest w meczu. Ostatni mecz grał ligowy 60 minut. W wcześniejszych meczach też cały czas grał, także tutaj znamy go. Nie ma żadnych jakichś takich znaków zapytania czy niewiadomych, bo zawodnik jest znany i z polskiej ligi i co do umiejętności, i co do tutaj strony fizycznej. Także cieszę się z tego transferu. To jak jesteśmy jeszcze przy kwestiach kadrowych, to jeszcze o Patryka Lipskiego. Czy jest w dalszym ciągu zainteresowanie z Piasta, czy może pan już powiedzieć, że Patryk zostaje w Lechii na rundę wiosenną? Nic tutaj się nie zmieniło w kwestii Patryka, nic nie wiem na ten temat. Myślę, że komunikat był jasny tutaj ze strony prezesa, że chcemy, żeby z Legii już nikt nie odszedł i tak się dzieje. Natomiast no ja tutaj no nie spędza mi sens powiek takie rzeczy, traktuję ten stan za obecny. Powiedziałem, że bardziej nam zależy na wzmacnianiu drużyny niż na jej osłabianiu. Patryk, myślę, że gdyby nie choroba,
której no, nabawił się pod koniec okresu przygotowawczego, no to miałby szansę grania w pierwszym składzie, bo bardzo dobrze prezentował się w tych grach kontrolnych i grał w pierwszym składzie, także myślę, że tutaj też daje nam szersze pole manewru, rywalizację i wiemy, jak trudny okres czeka nas za niedługo, szczególnie ten marzec, także tutaj każdy zawodnik i każda osoba będzie potrzebna do tego, żeby dać nam nową energię i ewentualnie potencjalnie zastąpić tych, którzy grają najwięcej. Trenerze, mówi się zazwyczaj, że przechodzenie od jednej skrajności do drugiej mało komu służy, ale obecna sytuacja, czyli to, że jeszcze niedawno pisaliśmy, iż musi pan szyć skład meczowy z młodzieży, do obecnej sytuacji, że powoli chyba zaczną się pytania o problem bogactwa. To chyba taka skrajność chyba pana cieszy. No ja nigdy nie miałem takich skrajnych poglądów. Moja wiedza no, z racji tego, że jestem tutaj w środku, zawsze była pełniejsza. Te spekulacje prasowe zawsze były albo bardzo takie krytyczne, czy takie bym powiedział no, skrajne. Natomiast przygotowywaliśmy się w określonej grupie i pokazał mecz ze Śląskiem, że ta drużyna jest przygotowana, że to nie tylko nazwiska są ważne. My nie czekaliśmy na transfery, tylko przygotowywaliśmy tę grupę zawodników, których mamy, sprawdzaliśmy młodych zawodników, a o tym kłopocie bogactwa to no spokojnie, bo też nie idźmy za bardzo w drugą stronę, bo wiemy, że tu już wiele nazwisk było i tych zawodników trzeba teraz odpowiednio wkomponować, przygotować ich pod względem przede wszystkim motorycznym, pomierzyć, mówiąc tak kolokwialnie, po wszystkie parametry posprawdzać i no wiedzieć, z czym się, z jakim materiałem ma się do czynienia, żeby tutaj nie narazić kogoś na kontuzję i nie wpuścić nieprzygotowanego zawodnika do grania. Pod względem też organizacji gry to musi trochę czasu upłynąć i też mentalnie tutaj ta polska liga jest trochę specyficzna i w porównaniu do innych lig na pewno niektórzy zderzają się z taką fizycznością tej ligi, nawet nie w złym kontekście. Dlatego te ostatnie treningi są bardzo pracowite dla nas tutaj, jako dla sztabu. Realizujemy wiele tematów. To, co zrealizowaliśmy w okresie przygotowawczym z jedną grupą, no teraz musimy trochę tak w pigułce wielu tematów dorzucać. Przygotowujemy się nad każdym elementem, jeśli chodzi o defensywę, ofensywę i jest to naprawdę pracowity czas dla nas. Pytanie Olecha, panie trenerze. To jest drużyna o dużym potencjale, natomiast jest to drużyna z racji chociażby tego, że mnóstwo tej młodzieży tam pojawia się na placu, bardzo nieprzewidywalna. To jest tak, że w tym możemy upatrywać swoje szanse, że można ugryźć ich tam na ich terenie z racji tego, że tak naprawdę może im się po prostu ten mecz nie ułożyć. Swoją szansę na pewno będziemy upatrywać w naszej dobrej organizacji, w naszym przygotowaniu, a nie szukać w słabości przeciwnika. Ja myślę, że Lech generalnie jest klubem, który w wielu aspektach no, może być takim wzorem do naśladowania dla polskich klubów. Jeśli chodzi o stronę sportową, to atak pozycyjny jest jednym z najlepszych w Polsce w tej chwili. To jest drużyna najlepiej, jedna z najlepiej grających w piłkę. Nie zawsze się to przekłada na wynik, ale to budowanie akcji, ten atak pozycyjny, wymiana podań to jest naprawdę na wysokim poziomie, także na pewno przyjdzie nam zagrać z bardzo dobrym przeciwnikiem i my przygotowujemy się tutaj po swojemu, uzupełniamy swoje powiedzmy czy braki, może nie braki, tylko no uzupełniamy tę wiedzę wśród tych nowych zawodników, którzy przychodzą i skupiamy się na tym, co my chcemy realizować, tak żeby jak najlepiej no, móc wypełniać zadania, na które nas w tej chwili stać. I dobór taktyki też dostosowujemy do tego materiału, co mamy i do tych umiejętności, które w tej chwili posiadamy. No pokazaliśmy, że dobrą organizacją, taką walką, zaangażowaniem i też myślę, dokładając do tego sporo jakości, można wygrywać nawet z drużyną tak dobrą jak Mistrz Polski, jak Piast Gliwice i na tym budujemy swój optymizm.
To już pan wyprzedził trochę odpowiedź na pytanie, które chciałem zadać. Poza wynikami, bo graliśmy z czołowymi drużynami 2-4 punkty, to jest naprawdę zacny dorobek. To z czego pan już jest zadowolony? Co już wygląda tak, a może nawet jeszcze lepiej niż pan sobie tutaj zakładał na tym etapie? Jestem zadowolony z rywalizacji, z takiej atmosfery pracy, która się wytworzyła i nikt się nie oszczędza. Każdy z tych chłopców chce spełniać marzenia i mają taką dużą motywację wewnętrzną. Zdarzają nam się oczywiście jakieś pomyłki czy na pewno wnikliwie analizujemy to, co się dzieje i też zauważamy to, że w końcówkach nie ustrzegamy się na przestrzeni tego całego sezonu błędów. Też nad tym pracujemy mocno. Choćby dzisiaj zawodnicy właśnie mają odprawę z naszym psychologiem, taką o przygotowaniu mentalnym dotyczącą tych końcowych fragmentów grania, bo widzimy, że jest taka potrzeba i widzimy, że jest to potrzebne, żeby poddać to analizie i pod każdym kątem to analizujemy. Zresztą ostatni mecz pokazał też, że wyglądało to już zdecydowanie lepiej i nie popełnialiśmy już takich taktycznych błędów, jak to było ze Śląskiem Wrocław. Ale mówię, jest dużo nowych zawodników i musimy niektóre rzeczy od nowa układać. Ale ta atmosfera pracy, to zaangażowanie, to taka determinacja i to mi się podoba i to są takie warunki do pracy i myślę, że każdej drużynie z Lechią będzie się grało ciężko, jeśli te cechy będziemy pokazywać. A myślę, że jakości takiej piłkarskiej będzie coraz więcej. Trenerze, to jeszcze pytanko nawiązując do tego, co właśnie pan powiedział. Uważa pan, że to jest jedna z kwestii, że takie przewietrzenie było Lechii po prostu potrzebne? Kadrowe? Ja myślę, że to już zostało powiedziane, że takie decyzje zostały podjęte wspólnie w klubie, także tak, uważam, że to były niezbędne ruchy. To są bardzo trudne działania, ale wspólnie podjęliśmy taką decyzję, że po prostu z braku decyzji, z braku objęcia jakiejś drogi. I to jest droga, która ma podłoże nie tylko sportowe, ale również i ekonomiczne, o czym już była mowa. Także to są niezbędne ruchy. Jeszcze nic nie ugraliśmy, nie wygraliśmy. Wiemy, że ten proces przebudowy cały czas trwa i wiele na pewno trudnych momentów przed nami, ale opieramy to na takiej rzetelnej pracy, na zaangażowaniu i myślę, dopiero wtedy można myśleć o jakimś oszukaniu gdzieś tam pozytywów w postaci robienia jakiegoś wyniku sportowego. To jeszcze dwa pytania odnoszące się bezpośrednio do meczu z Lechem. Pierwsze, czy przewiduje pan być może kolejne debiuty? Przepraszam, pan pączka nie dostał? Bo tyle pytań. Już zjadłem 3, może za dużo. Chciałem zapytać, czy przewiduje pan debiuty być może kolejne? Mam tutaj na myśli zawodników, którzy zagrali w rezerwach ostatnio. Czy jednak na razie zostajemy przy tej grupie w wyjściowym składzie, która była na ostatnim meczu? Dobre pytanie i na pewno to jest największa trudność dla nas jako sztabu, bo jest dużo nowych zawodników i chcemy wszystkich utrzymywać w takiej w dyspozycji, niektórych budować, odbudowywać. No, jesteśmy na etapie sprawdzania, kto ile się nadaje, choćby taki Jarek Kubicki, który wraca i też trzeba odpowiedni moment wyczuć, żeby wpuścić takiego zawodnika, czy mowa o młodych zawodnikach, ale będziemy cały czas rotować i szukać. Ten terminarz paradoksalnie też będzie temu służył, że będą warunki do tego, żeby można było sprawdzać, bo wiadomo, że granie co 2 dni, ten terminarz jest taki napięty, no i chcemy mieć grupę, jak największą grupę zawodników przygotowanych i te rotacje będą. No, cała sztuka polega na tym, żeby trafić w punkt i na pewno ta wiedza o zawodnikach im jest większa, im więcej mam wiadomości na temat nawet parametrów samych i poznaniu zawodników, tym będzie mniej błędów, jeśli chodzi o wystawianie składu i jakieś tam rotacje. Także to jest na pewno trudne, ale tak, chcemy rotować, chcemy dawać kolejnym zawodnikom swoje minuty, swoje szanse, tak żeby mieć jak najszerszą grupę, jak największe takie spektrum do działania i sprawdzić po prostu jak największą grupę, bo mówię, ten proces będzie jeszcze trochę trwał, takiej przebudowy.
Teraz jeszcze w tym temacie chciałem troszeczkę uszczegółowić, zapytać się konkretnie o jednego zawodnika, no bo nie da się, że biorąc pod uwagę CV, jego przyszłość, takie najgłośniejsze nazwisko, chodzi o Kenny Saiefa. Co w ciągu tych kilku dni zdołał pan w cudzysłowie ustalić na podstawie treningów, meczu w drużynie rezerw? Czy to jest zawodnik, który od razu może tutaj wejść, mówiąc kolokwialnie, z buta do tej ekstraklasy, czy jednak spokojnie i na razie z pewną taką rezerwą? No ja myślę, że pokazał nawet w meczu tym kontrolnym z Bałtykiem, że to jest duże doświadczenie, to jest fajne panowanie nad piłką i dużo jakości. No natomiast cały czas przyglądamy się na tą sferą fizyczną, czy już jest gotowy i no tu jest wiele składowych, także spokojnie ja nie nakładałbym na niego już takiego obciążenia, że on tutaj ma załatwić sprawę wszystko za nas. Także to jest jako dodatek, my trząs zespołu mamy i nie oczekujemy tutaj gwiazdki z nieba, że przyjdzie jeden zawodnik i pozamiata nam, mówiąc tak brzydko, całą ligę, bo to jest bardzo trudne. Polska Liga jest, no, tak jak już powiedziałem, fizycznie bardzo mocną ligą i biegamy bardzo dużo, to już jest taka, można powiedzieć, ważna jest tutaj taka tężyzna fizyczna i zawodnik, który no jest nie do końca przygotowany, każdy, choćby nie wiem jakie miał nazwisko, będzie miał trudności. Kenego poznajemy, także myślę, że znajdzie się już w tej chwili w szerokiej kadrze, a czy wystąpi, w jakim wymiarze czasowym, a może od początku, no nie chciałbym tego zdradzać, ale na pewno no wygląda to optymistycznie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że poczekajmy z ocenami. Przez, powiedzmy, z każdą minutą można będzie zobaczyć dużo, powiedzieć o zawodniku, jego umiejętnościach, ale również o jego mentalności. Jak się zachowuje z piłką, bez piłki, jak walczy i wtedy niech nas kupi, wszystkich kibiców i nas, tym, co wypracuje na boisku, a myślę, że takie wróżenie, co będzie, to na nic się nie zda, bo życie pokazuje, że boisko weryfikuje wszystko. To jeszcze ostatnie pytanie przed pączkiem. Trenerze, chciałem zapytać, jak się pan zapatruje po tym ostatnim spotkaniu na współpracę pomiędzy Łukaszem Zwolińskim a Flavio Paiszo? Czy docelowo widzi pan właśnie grających razem na boisku, czy jednak przynajmniej początkowo będzie pan się skłaniał tym, żeby no, tutaj zmieniać troszkę i nie zaczynać nimi w wyjściowej jedenastce? Myślę, że tutaj nie możemy się spieszyć i ja również tutaj nic nie będę deklarował. Mieliśmy przed chwilą Artura Sobiecha i Flavio i można powiedzieć, każdy z nich grał dużo. No, cała ta trudność i umiejętność polega na tym, żeby odpowiednio to zestawiać adekwatnie do tego, co gra przeciwnik i zestawiając taktykę na odpowiedni mecz. Czy choćby w ostatnim meczu z Piastem, gdzie teoretycznie powinniśmy się bronić, bo mieliśmy wynik, tą końcówkę, a zdecydowaliśmy się na grę dwójką napastników. Bo jak mówi taki frazes, że najlepszą obroną jest atak, także no daje nam to szersze spektrum działania i wiemy również, jak dobrze podziałała taka przerwa w odpowiednim momencie dla Flavio, który chwilę potrzebował odpoczynku i później no daje nam do tej pory, można powiedzieć, serię taką. Także to było nieodzowne znalezienie tutaj na każdej pozycji przynajmniej takie podwojenie. I to samo zaczyna się powoli dziać na innych pozycjach, choćby na lewej obronie, gdzie przez ostatni sezon tego nie było. Ale mówię, tych zawodników wszystkich musimy dopiero wyrównać, bo są na różnym poziomie, szczególnie takim motorycznym i myślę, że ta drużyna będzie rosła w siłę, ale no nie jest to kwestia taka szybka i kwestia kilku dni czy nawet tygodni, ale ta rywalizacja zapowiada się ciekawie na wielu pozycjach i myślę, że to tylko będzie służyło drużynie, ale poczekajmy z oceną tego wszystkiego, bo też niedawno Lechia była drużyną wskazywaną, która ma największą, najszerszy skład, największą rywalizację kilka miesięcy temu, jeszcze przed tym sezonem. Później po paru miesiącach się okazało, że jest, no,
że jest bardzo krucho, no i teraz nie popadajmy znowu w skrajność w drugą stronę, że znowu jest super, bo to są na razie osoby, nazwiska, jeszcze tych zawodników trzeba poznać, przystosować i umieć to wszystko no, tak poukładać, żeby to dało taki wymierny efekt w postaci wyniku sportowego. Także to jeszcze chciałem zapytać o Flavio Paixão. Wszyscy znamy jego pewność siebie. Wiadomo, że na pewno ten niewykorzystany karny nie wpłynie absolutnie na jego grę, samopoczucie, ale jednak tych rzutów karnych już trochę nie wykorzystał od kiedy jest w Lechii. Czy w ogóle jest rozmowa o ewentualnym zmianie wykonawcy, czy to tylko zależy od Flavio? On jest na boisku, jak się dobrze czuje, bierze piłkę i jest pierwszy na te karne, czy jednak rozważacie ewentualnie, że ktoś inny mógłby podejść do rzutu karnego? No Flavio, myślę, że to jest zawodnik, z którym no nie musimy o niektórych rzeczach rozmawiać. On na pewno sam zdecydowanie wie i analizuje to, że no ciężar jest na nim duży i traktuje to bardzo poważnie i na pewno wyciągnie wnioski ze swojej skuteczności z rzutów karnych. No póki co dostał karę i dzisiaj miał zjeść 5 pączków, bo to jest dla niego największa kara, bo znamy Flavio, jak to jest, także kara jest, a to oczywiście mówię z przymrużeniem oka, a o tych sprawach no ja już tutaj takiemu zawodnikowi jak Flavio no nie jestem w stanie podpowiedzieć, jak ma strzelać. Myślę, że on doskonale wie i myślę, że tutaj sobie mentalnie z tym poradzi. Ja w niego wierzę i wiem, że nasze rzuty karne są w dobrych rękach.